61 vlog, tym razem nie na boisku BKS-u, a z panoramą Czechowa w tle. Już teraz opowiemy, jak widać, aura zimowa. Opowiemy o zakończeniu rundy jesiennej. Zaczynamy. Ostatni mecz w rundzie jesiennej w BKS-ie rozegrali juniorzy, kończąc rozgrywki ligowe wszystkich drużyn BKS-u. Ostatni mecz grali u siebie na arenie Lublin z Koroną Kielce. Mecz w połowie odbyło się już w zimowej aurze przy padającym śniegu. Nasi zawodnicy zakończyli dobrą pasę nieprzegranych pojedynków, tym razem przegrali 2-1 z Koroną. Pierwsza połowa bezbramkowa przy lekkiej przewadze Korony. W drugiej połowie gra bardziej wyrównana, nawet z przewagą, lekką przewagą BKS-u na początku drugiej połowy. Zdobyta bramka po błędzie obrony Korony Kielce, strzelił ją Rafał Szady. Potem w końcówce niestety nie ostrzegliśmy się błędu, straciliśmy dwie bramki, stąd wynik 2-1. Nasza drużyna pewnie utrzymała się w centralnej lidze juniorów w grupie D, zajmując piąte miejsce. Gratulujemy całej drużynie. Jesteśmy po meczu z Koroną Kielce. Niestety porażka 2-1. Nie udało się podtrzymać dobrej pasji serii zwycięstw, ale na koniec cieszymy się z utrzymania w centralnej lidze juniorów. Taki był plan i został zrealizowany. I trzeba pogratulować chłopakom tej całej rundy rewanżowej. Wszystkim, nikogo nie będę tutaj wyróżniał, bo włożyli mnóstwo pracy, mnóstwo energii, zdrowia w to, żeby ten cel osiągnąć. Jeszcze raz gratulacje dla całego zespołu. Zakończyła się runda jesienna, jak już mówiliśmy. Można pokusić się na małe podsumowanie. Jest ono też na stronie internetowej BKS-u. Mieliśmy 6 drużyn w ligach, w centralnej lidze juniorów, 4 wojewódzkich i 1 drużyna w lidze lubelskiej. 4 nasze drużyny zajęły pierwsze miejsca w swoich rozgrywkach. Rozegraliśmy w sumie 74 mecze ligowe, zdobyliśmy 171 punktów. 53 razy nasze drużyny schodziły zwycięsko z boiska, 13 razy był remis i nasze drużyny poniosły tylko 8 porażek. Strzeliliśmy 355 bramek, a straciliśmy 70. Rocznik 2007 grał dzięki uprzejmości Górnika Łęczna, grał sparring z drużyną Górnika, prawie 100-minutowy mecz. Spotkanie w ocenie, zgodnej ocenie trenerów, bardzo potrzebne, bardzo przydatne. Mimo porażki 2-1 bramkę zdobył Michał Walczyk.
pod Biłgorajskim nad Rzeczu. Grał rocznik 2009 w turnieju. Był to bardzo pożyteczny wyjazd. Nasza drużyna w sumie w gronie 8 drużyn zajęła 5 miejsce. Ta uwaga zasługuje wysokie zwycięstwo z lokalnym rywalem w derbowym pojedynku Motorem Lublin 5-0. Rocznik 2011 grał w Warszawie w 15 turnieju niepodległości. Ostatecznie zajął 4 miejsce, przegrywając 2 ostatnie mecze. W sumie trzyma 3 mecze wygrane, 1 remis i 2 przegrane. Czwartą niedzielę z rzędu grają nasi najmłodsi piłkarze w dziecięcej halowej Lidze Mistrzów. Nasze drużyny się rozkręcają, kibice też, coraz głośniejszy doping naszych kibiców. Zachęcamy rodziców do dopingowania swoich dzieci. 8 grudnia odbędzie się już 20. jubileuszowy Memoriał im. Mieczysława Kieronia. To taki sztandarowy turniej halowy BKS-u Lublin w ramach Beksa Cup. Tym razem będzie to dla rocznika 2009. Termin turnieju to jest 8 grudnia 2018 roku w godzinach 9 do 17 w hali sportowo-rekreacyjnej Szkoły Podstawowej w Wilkołazie. I to tyle w dzisiejszym wideoblogu. Jak widać, dosłownie na dworze przyszła zima, rozgrywki ligowe ustały, będą teraz turnieje halowe. Zobaczymy, czy wiadomości będzie tyle, żeby był to tygodniowy vlog. Myślę, że w tej chwili vlog będzie takim co jakimś czaśnikiem, czyli pokazywał się wtedy, kiedy będą jakieś ważniejsze wydarzenia w klubie.